gość wiadomości w Polsce 24, Marta Kielczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu mamy dwóch gości, poseł Norbert Kaczmarczyk, Prawo i Sprawiedliwość, to chyba od jutra już tylko tak, na razie Klub Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, na razie dzisiaj jeszcze. Dobry wieczór Państwu. Oraz Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Mam takie pytanie po tym, co się dzieje w Sejmie w związku z budżetem na przyszły rok. Czy koalicja wytrzyma budżet według panów, czy przez budżet może się rozpaść? To kto zaczyna? No bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję. No ja myślę, że wytrzyma, no bo przede wszystkim to, co ich łączy, to pieniądze, spółki, budowanie nowych etatów na poszczególnych ustawach, nawet takich małych, które powinny łączyć, nie powinno to trwać tygodniami, debata w Sejmie, nawet o KGW na koła gospodyń wiejskich potrafimy się pokłócić w Sejmie, bo okazuje się, że z ARiMR-u ma to iść do innej instytucji rolniczej, do ODR-ów, a tam trzeba doposażyć etatami ODR-y, więc prawdopodobnie 400 nowych etatów trafi do ODR-ów, bo jedna z partii wchodzących w skład koalicji rządowej musi dostać swoje, więc no tak naprawdę zajmujemy się dzisiaj tak wymianą kadrową przez ostatni rok w polskim parlamencie. I to w sumie tyle, co widzę. Jeśli chodzi o budżet, no to rekordowy deficyt. Małe gminy, które głosowały w dużej mierze na prawicę, dostają po głowie, dostają po budżecie. Średnio 10 milionów na rok dostawały według obliczeń dzisiejszych sprawozdań również posłów w Sejmie. 10 milionów na inwestycje, a na nowy budżet okazuje się, że będzie to około 800 tysięcy do miliona. Więc trochę kara za to, że ludzie głosowali na prawicę. Ale rządzący mówią, że to wina Prawa i Sprawiedliwości, że taka rekordowa dziura budżetowa. No oni tak mówią od dłuższego czasu, żeby po prostu zbudować jakąś jedność wewnętrzną, no bo dla nich jednością było przede wszystkim to, żeby odsunąć PiS od władzy, nie posługując się wulgaryzmami, które przedstawiali podczas swojej kampanii wyborczej, ale to jasno pokazuje, z czym oni szli, bo z jednej strony mówią o tym, o kwocie wolnej od podatku, o dobrowolnym ZUS-ie, o wspieraniu przedsiębiorców, o wspieraniu samorządu, wspieraniu służby zdrowia, a potem wychodzi pan Zandberg, pan Petru, kłócą się między sobą, co powinno się robić w budżecie. Więc tak naprawdę nie będą realizować programu. Łączy ich tylko to, że odsunęli PiS od władzy i będą chcieli ciągnąć kasę ze spółek i uposażać się cały czas politycznie, by w przyszłości zmieniać wymiar sprawiedliwości, rujnować praworządność, wsadzać posłów do więzienia, grozić PiS-owi, Konfederacji, innym partiom opozycyjnym. Właśnie te wspomniane słowa Ryszarda Petru o wyjściu z koalicji po wystąpieniu Adriana Zandberga powodują to pytanie o trwałość koalicji w ogóle. No przez 4 lata, jak byłem w poprzednim Sejmie, cały czas spekulowano o tym, czy rząd PiS-u przetrwa do końca kadencji. Ja cały czas mówiłem, że przetrwa, bo nic nie spaja tak jak wspólny interes. No, w ich interesie jest to, żeby dojechać do końca kadencji i teraz jest tak samo. No, wydaje mi się, że mimo rozmaitych kłótni, to co ich spaja, czyli dostęp do tych różnych fruktów wynikających ze sprawowania władzy, możliwość obsadzania swoich na różnych stanowiskach, no to jak miałoby trzeszczeć w koalicji, to przecież te rodziny i ci wszyscy tam obsadzeni właśnie krewni i znajomi królika będą za nogi ich trzymać, żeby się jednak jakoś dogadali, prawda? No bo jak nie, to mogą wylądować z niczym za chwilę, gdyby się władza zmieniła, a już takie sondaże są, że obecna koalicja nie ma już większości w sondażach. No to myślę, że to jest najlepsze spoiwo i obstawiam, że w związku z tym będą się ostentacyjnie kłócić, pewnie coraz bardziej, no, bo frustracja narasta w miarę konsumpcji przystawek przez Platformę. W tych przystawkach narasta frustracja, oczywiście nie w Platformie. Więc myślę, że kłócić się będą, ale jakoś tam dojadą do końca. Wspomniany sondaż, no to właśnie Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją według sondażu dla Gazety Wyborczej miałyby szansę mieć większość 242 głosów, a właśnie 218 mandatów miałaby ta koalicja, która teraz rządzi. Czy to możliwe? Ja, panie redaktor, paradoksalnie powiem, że ja bym tego nie łączył.
Dlatego, że odrębność Konfederacji pokazując, i tu pan poseł pewnie lepiej powie, no ja nie będę rzecznikiem Konfederacji, ale odrębność programowa i pokazywanie innej drogi powoduje to, że Konfederacja ma siłę. Jeżeli zacznie się pokazywać po stronie Platformy czy PiSu, to naturalnym jest, że zostanie wchłonięta i nie będzie możliwa żadna koalicja ani z dzisiejszą opcją rządową, ani z Prawem i Sprawiedliwością. Więc jeżeli kibicujemy Polsce i patrzymy z punktu widzenia rządu prawicowego w przyszłości, na pewno trudnego, bo pewnie w wielu rzeczach byśmy się nie zgadzali, to nie jest moment na pewno, żeby nas wrzucać do jednego koszyka, bo to będzie powodować ataki również ze strony mediów tych liberalnych, żeby pokazać, że jesteśmy tylko jednym produktem, który podzielił się po to, żeby dojść wspólnie do władzy, a tak nie jest, bo to widzimy w parlamencie, że te debaty są ostre i ze strony Konfederacji, ze strony PiSu, więc ja uważam, że na pewno jest możliwa rozmowa, nie tak jak, nie wiem, PiS czy z Lewicą, ale mógł również PiS rozmawiać z PSL-em, a PSL nie chciał, więc to nie jest powiedziane, że jeżeli sondaż daje dwóm partiom ewentualną większość, że one się dogadają. A czy praca jest możliwa? Czy na przykład to głosowanie w sprawie posłanki Pauliny Matysiak było tylko incydentem, że się pojawiła taka właśnie taki wspólny głos i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji, częściowo tylko partii Razem? Nie, to się oczywiście zdarza. Po każdym takim głosowaniu, gdzie czasami głosujemy tak samo jak PSL, czasami tak jak Platforma, czasami tak jak PiS, a czasami tak Polska 2050, się pojawiają takie komentarze, że o, tutaj już widzę koalicja. No nie, no po prostu są trzy przyciski do wyboru, za, przeciw i wstrzymujący się, więc siłą rzeczy czasami się te głosy pokrywają, tak? No czasami mamy takie samo zdanie, czasami mamy inne. Nie należy z tego daleko idących wniosków wyciągać. Rzeczywiście odrębność programowa nasza jest, mam wrażenie, większa względem którejkolwiek z partii niż ich między sobą, tych obecnie będących w pierwszej lidze. Znaczy myślę, że różnice programowe między PiS-em a Platformą, poza ich wzajemną nienawiścią, są znacznie mniejsze niż różnica między którąkolwiek z tych partii a Konfederacją. To my tak naprawdę jesteśmy trzecią drogą i myślę, że o to będziemy walczyć. Jeśli mielibyśmy zawierać jakąś koalicję, tylko w sytuacji, w której to nasz program będzie realizowany, przynajmniej z grubsza, tak? To nie zgadzimy się na koalicję z kimś, czy to z PiS-em, czy to z Platformą, czy z kimkolwiek innym, w której to my byśmy mieli zrezygnować z naszego programu, bo nie po to idziemy do polityki. Wspomniany budżet, procedowany budżet przewiduje też obcięcie finansowania Rady Mediów Narodowych, podobnie jak Sądu Najwyższego, KRS-u czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A dzisiejsza decyzja o odsunięciu Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych nie sankcjonuje przynajmniej przypadkiem instytucji, która była wyzywana od tych niekonstytucyjnych? No. To jest trudny przypadek z punktu widzenia obywatela, który obserwuje to, co dzieje się na scenie politycznej i w mediach, bo koncentracja mediów, medioznawcy zawsze oceniają tak, że dziennikarz powinien być bezstronny, powinien mieć swoje poglądy, ale niekoniecznie je przedstawiać, powinien być rzetelny i przedstawiać informacje. Natomiast koncentracja mediów w Polsce polega na tym, że są media takie i takie. Nie ma mediów, powiedzmy, ustawionych bardziej centrowo i z tego punktu widzenia Tusk z ekipą chcieli wykończyć media publiczne, które były bardziej nastawione po stronie, powiedzmy, centroprawicowej. I teraz widzimy przepływ również odbiorcy, bo ten odbiorca poszedł w kierunku mediów prywatnych, które zaczęły dynamicznie funkcjonować na rynku, a media publiczne dzisiaj nie istnieją, bo nie mają tak naprawdę odbiorców, więc z punktu widzenia rynku, gdybyśmy podeszli rynkowo, no to Tusk zaorał media publiczne i powinien dostać zarzuty, że po prostu wykończył te spółki, a jednocześnie do kapitału, buduje kapitał i transferuje pieniądze z budżetu państwa i do ponad 3 miliardy złotych chce znowu przekazać tym mediom, a jednocześnie one nie funkcjonują, reklamodawcy się wycofują. Więc z tego punktu widzenia no to jest zbrodnia na mediach, a z punktu widzenia koncentracji mediów mamy cały czas bardzo dużo do zrobienia. Jako polska polityka może z dala od tego, bardziej państwo jako dziennikarz. Co dalej z Radą? Czy po wyborach prezydenckich może być zlikwidowana, czy też ona może posłużyć do czegoś, żeby wprowadzać jednak swoich członków? O tym też się mówi. No, zobaczymy. Być może po tym, jak już rządząca koalicja chwyci to narzędzie w ręce, to nie będzie go chciała likwidować. Ale ja uważam, że tak, że to jest próba obchodzenia
konstytucji, że to powinno się zlikwidować. Znaczy, moim zdaniem, w ogóle powinno się zlikwidować również Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a już zwłaszcza media publiczne. Ale ta jest w konstytucji. To, tak, to jest postulat, a nie, ja wiem, że na gruncie obecnej konstytucji nie da tego zrobić. Natomiast docelowo uważam, że tak, że to po prostu takie ciało w ogóle nie powinno istnieć i nie powinny istnieć media publiczne zarządzane przez polityków, wyrywane sobie przez jedną ekipę z rąk jednych na drugich. Tylko powinny istnieć właśnie media prywatne. To jest jedyne zdrowe rozwiązanie, w których rząd nie ma możliwości prowadzenia sobie telewizji. O mrchowaniu jeszcze porozmawiajmy na koniec. Nawet Onet pisał o naciąganiu systemu jak gumy przez parę małżeńską posłów. Czy to się skończy prokuratorem? Ja myślę, że problem jest gdzieś indziej. Zaczęło się od pana Bartoszewskiego bodaj, afery medialnej. Później myrcha, palikot, te małpki, alkotubki. I to wszystko było tak naprawdę w kilka dni. Ja uważam, że tam po prostu jest walka frakcji. Przede wszystkim, kto ma wystartować w wyborach prezydenckich, a z drugiej strony walka też z Czarzastym o to, żeby nie został marszałkiem Sejmu. Przecież rotacja już wkrótce zapowiadana z Szymonem Hołownią, więc walka frakcji. Jeżeli ambitni politycy Platformy, będący w opozycji, którzy nas atakowali przez kilka lat, dzisiaj wchodzą do rządu i zaraz dostają klapsa, to znaczy, że to nie jest przypadek. To nie jest tak, że dziennikarze, którzy ich promowali przez lata, dzisiaj po prostu są rzetelni i zaczynają ich atakować. To jest po prostu walka frakcji. A co do kwestii mieszkania, no to ta spółka mieszkaniowa, to były też takie sytuacje wśród posłów w 2015 roku i nie było to przestępstwem. Natomiast przyczepiłbym się na pewno do tego, że dom, willa Kaczyńskiego nadaje się do zamieszkania, a dom Myrchów nie nadaje się do zamieszkania. Więc tutaj na pewno w oświadczeniu taki domek powinien się znaleźć i powinien się z tego wytłumaczyć. Taką zawieruchę to i pan przeżył z traktorem. Przeżyłem. Skończyło się wizytą w CBA. Okazało się, że sprawdzili, czy sprzęt należy do mojego brata. Okazało się, że to prawda, jest w leasingu. Zapytałem, czy dadzą jakiś dokument poświadczający, że jest wszystko w porządku. I mówią, nie, bo nie było żadnego przestępstwa, a to, że narobił pan sobie huku w mediach i że pana zdymisjonują, czy zdymisjonowali, no to już pana sprawa. Patryk Słowik napisał w Wirtualnej Polsce, jak mają tworzyć dobrą politykę mieszkaniową państwa, skoro sami na koszt podatnika mogą wynająć apartamenty w centrum Warszawy. Jak mają przejmować się cenami benzyny, problemami kierowców, gdy mogą okrążyć kulę ziemską kilkadziesiąt razy na czyjś koszt, panie pośle? To jest do zmiany? Nie, no to już jest to oczywiście tani populizm ze strony pana Słowika. Oczywiście, że... Ale że chodzi może o taką wrażliwość, że ona gdzieś ginie przy takim komforcie życia. Słowie mogą wynajmować mieszkania w centrum Warszawy. Wzięło się z tego, że po prostu hotel poselski przestał wszystkich mieścić, bo tam się biura przenoszą. W tej chwili liczba miejsc noclegowych jest po prostu za mała, żeby wszystkich pomieścić, jeszcze asystentów, gości i tak dalej. Więc no... Można oczywiście pójść w tym kierunku, żeby rozbudować ten hotel i zlikwidować te dopłaty do mieszkań, ale to już jest, powiedzmy, zupełnie odrębna kwestia. Ja w sprawie tego mieszkania nie widzę tutaj uchybienia ze strony państwa Myrchów. Co innego kwestia oświadczeń majątkowych, w których tam zabrakło tego domu, bo to rzeczywiście... Rejestr korzyści, trudno, dokładnie. Trudno przeoczyć, tak, jeśli się... żeby zapomnieć o domu czy o jakiejś pożyczce kilkudziesięciotysięcznej, no to, czy tam darowiźnie, no to tutaj pewnie gorzej, tak? No ja też nie ekscytuję się, nie śledzę takich spraw, bo uważam, że niestety jest to o tyle szkodliwe, że opinia publiczna łatwo koncentruje się na takich, ja wiem, że to zabrzmi może arogancko, w takich drobiazgach, tak? Że sam polityk tam tutaj sobie jest kilometrówkę weźmie większą. Tymczasem złe decyzje polityków kosztują nas wszystkich, bo to nas tam, to jest tam mały pikuś, tak? Kosztują nas dużo drożej, tak? Jeśli politycy źle wydają nasze pieniądze poprzez złe ustawy, zły budżet, który teraz się szykuje, no tam jest jakaś gigantyczna, zionąca po prostu dziura budżetowa i to jest poważny problem. To, czy pan Myrcha ze swojej kilometrówki tam wziął więcej czy mniej, no to oczywiście jego wyborcy powinni ocenić, czy im się to podoba, czy nie, ale no póki co takie ma prawo, tak? No kilometrówka
jest brany na oświadczenie i w limicie się mieści, jest i tak kosztem biura, więc po prostu jemu najwyżej braknie na wydatki biurowe. No. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Goście Wiadomości, poseł Norbert Kaczmarczyk, dziękuję Prawo bardzo. I Sprawiedliwość, Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dziękuję serdecznie, a za chwilę zgodnie z zapowiedzią debata po Wiadomościach w Polsce 24. Do zobaczenia. Yeah.